Dobra, moi drodzy, udamy się zatem teraz w kierunku na mapie świata tunelu w Rockland. Jest to najbardziej odległa lokacja, jaka tylko może być. Więc myślę, że warto ją sprawdzić. Na pewno warto ją sprawdzić. Dokładnie tak. Potrzeba nam sprawdzić tę lokację. Poprzednio mieliśmy doskonały odcinek, mi się udał, myślę, że poprzedni, nawiązujący mocno do tego, do mitologii Lovecrafta. Ale fakt, że twórcy wystawiają takie smaczki w grze, jest tak zajebisty, że dosłownie będę się nad tym jeszcze rozpływał chyba do końca tej serii. Po prostu szapoba, czapki z głów. Ostatnia lokacja w grze przy skraju mapy powinni tutaj wrzucić jakiegoś przeciwnika, któremu jedyne co mogę zrobić, to nakichać do kapelusza. Przynajmniej ja najmniej bym tak zrobił. Na skraju mapy umieścił takiego przeciwnika, który by rejpił graczom tak dupę, żeby płakali. Gro! Ja chcę to otworzyć! Co to za skandal? Ja się nie godzę. Gro! Jesteś wredna! Gro! Co to niby ma być? Nie można odpowiedzieć wytrychem, potrzebny jest klucz. I dupa. Żebyś sobie graczu, kurde, nie pozwierdzał. Tutaj się nie przecisnę. Strzałem z tego nie rozwalę. Nie masz klucza, nie przejdziesz. You shall not pass. Ta brama mi mówi. Ta brama to jest brama o imieniu, kurde, pieprzony Gandalf, która mi mówi you shall not pass. No nic, udamy się z fabryki Robco do stacji zasilania. A potem mowę do tego. W tamtym kierunku się udamy do stacji zasilania. Oczywiście ją sobie odwiedzimy, bo skoro odwiedzamy każdy punkt na mapie, to każdy. Fajne były te zapisy tego Jamie'ego. No to będzie jedno z bardziej skrafnych miejsc w Falloutie 3. Ale gra właśnie podwyższyła swoją ocenę o jeden punkt za literackie aluzje. Plus, możemy śmiało dodać plusik do oceny. Tudzież punkcik. Za wprowadzanie do gry umiejętnych aluzji literackich. O, widzę, że pan Robomózg chce sprawdzić, kto ma potężniejszą plazmę. Ja mam silniejszą plazmę, panie Robomózgu. Takie panie Bezwiślaku, przepraszam za obrazę. Okej, okay, robot strażniczy kontra spąd śmierci. Zobaczymy, kto wygra. Robot strażniczy był mocno uszkodzony. Zepsuty. Ty, Harrie, zepsułeś robota. I co? I myślisz, że jesteś mądry, bo masz wielkie, kurde, szpony. Dobra, wyleczmy się, skoro gra uznała za stosowne rzucać przeciwko nam takich przeciwników. To znaczy, że gra nas już szanuje, naszą postać, nasz level, nasz power, włapie i tak dalej. Skoro mamy tutaj roboty potężne, szpony śmierci, jako takich zwyczajnych przeciwników napotykanych podczas zwykłego spacerku po pustkowiach. Zrobimy sobie spacerek, opór po pustkowiach, a tutaj nagle szpon śmierci, dzień dobry. Robot strażniczy, dzień dobry, raz, dwa.
Ogniwa fuzyjne weźmiemy, to otworzymy. Wszystkie naboje wam opędzlujemy. Wasze pistolety dla kierownicy mnie nie interesują, interesuje mnie tylko amunicja. Czyli poza tym tutaj raczej nic nie ma, tak? Gro. I co, kolejna troll brama mnie czeka. O dziwo, nie troll brama. Stację Warrington możemy, myślę, że sobie odpuścić. Albo nie, z ten Penny Tower krepniemy się do stacji Warrington. Tak, żeby sobie tylko od wewnątrz obejrzeć, bo... Od zewnątrz obejrzeć, bo od wewnątrz już ją oglądaliśmy. Notabene oglądaliśmy ją w tym tego. Od wewnątrz oglądaliśmy tę stację kolejową Warrington w tym. I jak mieliśmy ten quest, co te góry chciały się dostać i zamieszkać wspólnie z mieszkańcami, kiedy robiliśmy braterstwo między ludźmi a gulami. Wolność, równość i braterstwo. Dokładnie tak. Aha, czy tutaj jest wejście na stację Warrington, zobaczymy, czy mamy to już obejrzane. Zapewne tak, więc zapewne nie ma tutaj nic ciekawego. Zerknijmy na mapę okolicy. Mapę okolicy. Tak, tutaj byliśmy. Bo mamy to już odkryte na mapie, więc nie ma po co tutaj zaglądać. I wiecie, co bym teraz sobie zwiedził? Tutaj jeszcze mam Krypto 87, ale to nie do odwiedzenia. Antena Satcom z Fortu Konstantin. Notabene, wiecie, który quest nam się chyba ostatnio wykonał? Ten, z Obadiahem, czy Obidiahem, czy jak się tam zwał. A wy oczywiście zaliczacie respawn, co przyjaciele? No tak, to wiadomo. Dobra, powinniśmy się udać do tamtej anteny, mniej więcej w tę stronę, już ją widzę, bo to jest duży punkt na horyzoncie, więc to sobie jeszcze zwiedzilibyśmy w tym odcinku. Tam, czy tam łazić spod śmierci? Chyba tak. Ale my już jesteśmy na tym etapie gry, że spony śmierci traktujemy z plazmy. To będę coś podpalił chyba spona śmierci, tak jakby lekko. A nie, to nie spod śmierci, to robot skramniejszy, który wita mnie rakietą na ryj, tak? A wiemy, to nieładnie jest witać się z nieznajomymi rakietą na ryj. Wiesz, że nieznajomym mogłoby być przykro z tego powodu, że przywitałeś ich rakietą na głupi ryj. Ty masz tę świadomość? A nie, to misiek się o coś podpalił. Dobra, więc ten punkt sobie odwiedźmy. A wiecie, co w przyszłym odcinku myślę, że dobrze by było zrobić? Odwiedzić te punkty koło sanktuarium Szponów Śmierci, a może i nawet samo sanktuarium, ale to nie w tym odcinku, tylko chyba w następnym. To będą tutaj jakieś snajperzy, którzy będą do mnie snajpić, ale ja jestem lepszy snajper od nich, zanim to udowodnię. Czyli tą antenę mają pod kontrolą najemnicy z kompanii Spona, dobrze wiedzieć. No i wiem już, z jakim ścierwem będę się mierzył.
Dobra, to ten czas wejść tam i spuścić im w pierdol. Co, czego używamy? Chińskiego karabinu szturmowego? Myślę, że jak najbardziej spoko będzie chiński karabin szturmowy na nich. Zatem robimy szturm. Banzai! I do przodu. Widzę, żeście zaminowali drogę. Sprytnie, przyjaciele, sprytnie. A ja się, kurde, was nie boję. Już jeden z was nie żyje. Gdzie jest drugi? Uważa się... A nie, to wiewyczka jest. A, to dlatego tak mocno do mnie napizgała, bo to wiewyczka była. Bo to zła wiewyczka była. Zużyjmy sobie skimpaki. Chińska armia, podręcznik sił specjalnych, czyli boost do skradania kolejny. Nie ten wpis, kurde, od pierwszego powinniśmy. Czyli wejdźmy na górę teraz i idziemy. A ty kim jesteś? I czemu uciekasz? Nie cykaj się, kobieto, nic nie zrobię. Ty nic nie miałeś, zwykły karabin myśliwski, wstydź się. A, jeszcze granaty elektromagnetyczne na robociki. Hakujemy to oczywiście, żeby nie wyjść z sprawy, moi drodzy. Dezaktywuj. Oczywiście nie mamy już czego dezaktywować, bo wieżyczkę bym rozpiździł w diabły. I co? A ty kim jesteś? Moment! Mieszkanie z pustkowi na czerwono? A, czyli to są te kody całe. Dobra, wejdźmy. A, to ty tam jesteś teraz. I co, jak się czuję, jak się ciebie ostrzeliwuje z góry? Szybko wyś tutaj wybiegł, przyjacielu. I to bardzo szybko. Widzę, że masz granaty EM. Nie odmówię ci tego, nie odmówię.
I co możemy z tymi kodami zrobić na samej górze, w centrum satelitarnym? Możemy sprawić, że satelita spadnie nam na głowę, tak. To na pewno, a co poza tym? I co zrobiłem? Oj, pobudziłem chyba nieco wam antenę. No nic, trudno, dziwne miejsce, dziwne, nie powiem. I wysoko tu jest. Nie chcę. Co u diabła się. Aha, czyli sprowadziłem pocisk atomowy z orbity. Albo satelita spadł. Tam jakiś sokół. A co tam spadło do diabła? Mapa świata, pojawiło się coś nowego? Nie. Dobra, przenieśmy się do kaplicy Dickerson Tabernacle. I moi drodzy, myślę, że w tym odcinku jeszcze sprawdzimy to obozowisko. I jakiś satelita spadł. Nie wiem, ja jestem niewinny. Ja tutaj nic nie robiłem. Ja tutaj ogólnie jestem. Ja tutaj ogólnie jestem ten dobry, zasadniczy na pustkowie. Ja tylko wprowadziłem jakiś kod i nacisnąłem duży czerwony guzik. Nic poza tym. Więc o co pretensje? Okej, do tego obozowiska jest parę metrów, więc możemy sobie je sprawdzić. Potem jeszcze sprawdzimy sobie wieżę pokaźnikową. A w następnym odcinku udamy się, moi drodzy, już do sanktuarium w Ponu Śmierci. Bo tak sobie obiecuję je odwiedzić, obiecuję i nic z tego nie wynika. O, znowu ten badziew. Marnuję całą amunicję na ciebie, mój nieprzyjacielu drogi. Czyli to jest to samo obozowisko, tak? Kimnijmy się godzinkę. Weźmy sobie amunicję. Weźmy sobie steampacka. Dobra, więc teraz udajemy się do wieży przekaźnikowej. W tamtym kierunku, tuż obok sanktuarium w Ponu Śmierci, a do samego sanktuarium udamy się już w odcinku następnym. Czyli w tym odcinku jeszcze zaliczamy wieżę przekaźnikową, a samo sanktuarium w Ponu Śmierci robimy w odcinku następnym. Aha, chyba muszę zejść tutaj na dół, tak? Jeps. No. Od razu lepiej, gra niestety nie lubi takich skoków nagłych. Czyli co, czyli tutaj jest gdzieś wejście do sanktuarium weczonego? A kim wy jesteście? Tam jest, widzę, ta antena. Ej!
Czekajcie na mnie, kurde, ludzie, dokąd biegniecie? A w tak sprawnie wyglądam. Na ziemię! Uwaga, granat! Dobra, więc ja ich zajdę od tyłu, bo to jest, widzę, siedziba enklawy. Okej, okay, odkryliśmy sanktuarium w Ponu Śmierci, które będziemy zwiedzać w następnym odcinku. Steampunk, Menaty, Antyrady. To do mnie strzelaj skąd? Ogniwa fuzyjne to jest ważne. A, tu jesteś, tu byś się schował. Skampiłeś się i myślałem, że jesteś mądry. A tu nie jesteś, mądry ani fajny. A kampią się tylko tchórze. Pancerz Tesli sobie od razu naprawimy. No, nawet ma tylko 12 ochrony, więc bardzo malutko. Zwłaszcza bardzo malutko, że niedługo będziemy stawiać opór dzielny mężby z Poną Śmierci. Więc wypadałoby mieć w miarę porządny pancerz. 30, może być. Nie jest to co prawda idealnie, a ile ty masz pancerza? 24, czyli lepszy i daje jeszcze buzu do siły. Zatem chyba nie mamy wątpliwości, co zrobimy. Ubierzemy piekielny pancerz żołnierza enklawy i myślę, że wyleczymy się. I co? Odwiedzimy jeszcze tę antenę przed wejściem, jak wam mówiłem. Bo jak się nam dostać? Tutaj wszędzie jakieś cholerne wzgórza. A tu nie ma przejścia. Ale mamy sanktuarium w Ponu Śmierci odkryte i to najważniejsze. I z jaką bronią się tam udamy? Z tym, blasterem obcych wypadałoby. No i takie jest moje zdanie, że blaster obcych tam powinien się w miarę dobrze sprawdzić. To jest pewnie inne wejście lub wyjście z sanktuarium. No bo wejście z jakiejś komory drenażowej. Sprawdzamy to. Nie wiem, czego tam drenaż robicie, wolę nie wiedzieć. Ale zapewne zaraz się dowiem. Okej, jest oczywiście safe, bo zamknięte drzwi. A gra oczywiście sprawi, że złamiemy 10 razy ten zamek, zanim otworzymy. A nie. Gra będzie dla nas o dziwo uprzejma. Tylko pytanie, co tu jest? Przedwojenna książka i w zasadzie tyle rzeczy ciekawych. Tutaj jest ta antena szatkowa, tak? Włączmy ją. I kolejny sygnał radiowy odblokowany.
i co będziemy robić w kolejnym odcinku. Właśnie to. Tylko może najpierw... 47 obrażeń zdejmuje szpona śmierci na kilka strzałów. Otwórzmy. 7 impact, miny odłamkowe, granaty odłamkowe. Widzę, że granat sobie posadzę przed wejściem do tej jaskini. Powinniśmy to potraktować jako ostrzeżenie. Ale mamy mocną broń, nie powinniśmy się tak strasznie cykać. I myślę, że to jest dobry moment, moi drodzy, żeby zakończyć odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.